Dzień dobry Państwu. Otóż znajdujemy się w najpiękniejszym miejscu miasta, które już 45 rok istnieje jako serce i płuca naszego miasta, naszego grodu, czyli Park Solidarność, Muszla Koncertowa. Nie jeden wielki zespół tutaj występował przez ten okres 45 lat, i polski, i zagraniczny. Również występowali tacy wielcy tuzi naszej muzyki, jak Trubadurzy, jak Niebieskoczarni, jak ABC Andrzeja Nebeskiego. I otóż krokami takimi szybkimi zbliżył się okres lat 50. 50 lat rock'n'rolla i w Tomaszowie Mazowieckim, i w Polsce. Ja w swoich herosach często nawiązywałem do tej daty, do tej magii liczb 50. I tak się złożyło, że dziś mogę powiedzieć i zaprosić Państwa i tutaj na Muszlę Koncertową, i 29 sierpień na godzinę 18, i również na drugi dzień do Galerii Arkady, już tradycyjnie na godzinę 18, gdzie będzie drugi część poświęcony 50 lat rock'n'rolla w Tomaszowie Mazowieckim. I wszystko to robię w swoim stałym cyklu Herosi Rock'n'rolla. Ale chciałbym wrócić teraz do soboty, które to jest, robi to Urząd Miasta. I chciałbym powiedzieć taką rzecz, że przyjedzie Wojtek Korda, były lider już nieistniejącego zespołu Niebieskoczarni. Wojtek Korda zmontował taką kapelę, taki zespół wspaniałych muzyków, dinozaurów z lat 60., 70., którzy zebrali się w okresie marca i kwietnia, bo to jest okres liczący się jako start do rock'n'rolla w Polsce, a właściwie to zapoczątkował to zespół Rytm Blues Franciszka Walickiego. To jest to pierwszy zespół rock'n'rollowy, który był zakamuflowany w nazwie jako Big Beat, prawda? I pan Franciszek Walicki z tym zespołem wystąpił po raz pierwszy oficjalnie zarejestrowanym zespołem w Estradzie Polskiej w Rudym Kocie w Gdańsku 24 marca 1959 roku. I ten dzień datuje właśnie rock'n'roll w Polsce. I ja chciałbym powiedzieć taką rzecz, że teraz minęło 50 lat. Franciszek Walicki, jeszcze żyjąc, 89-letni już staruszek, w krzywym domu na Monte Cassino w Sopocie, na ulicy Monte Cassino 53, odbyło się 50 lat. I właśnie na tą okoliczność jego wielcy muzycy, których tutaj wypromował, między innymi Wojtka Kordę, prawda, który Wojtek Korda stworzył taką grupę, pozwolę sobie wymienić, wspaniałych muzyków, którzy później rozpowszechniali muzykę nie tylko w Europie Wschodniej, tutaj za żelazną kurtyną, ale również w krajach Skandynawii, jak i Europy Zachodniej. I Wojtek Korda, Andrzej Nebeski, perkusja, Tomek Dziubiński, gitara, Andrzej Mikołajczak i Lech Murt z byłego zespołu Romuald and Roman stworzyli taką kapelę, że wystartowali do w kwietniu 25 w Polskę z programem 50 lat rock'n'rolla w Polsce. I tak się złożyło, że Wojtek Korda właśnie swoją wymienioną kapelą wystąpi tu za moimi plecami na Muszli Koncertowej 29 sierpnia o godzinie 18. Rozpoczyna się wielkie historyczne wydarzenie w naszym mieście. 50 lat rock'n'rolla. I chciałbym Państwu również powiedzieć, że zakończy się tą sekwencję muzyczną filmem, który przygotowałem na tą okoliczność. Tu będzie wyświetlany gdzieś po koncercie w granicach godziny 20, prawda, z małym hakiem. Trudno powiedzieć i przewidzieć, prawda, poprzez chociażby bisowanie zespołu, jest to wkalkulowane. I po tańcach, jakie zrobi grupa dziecięca zespołu Asters i grupa Cantinero, zawodowców naszych już doskonałych tancerzy, to zakończy to filmem. Film będzie też tożsamy do tego wydarzenia, bo na ekranie będzie wielkie wydarzenie z 1972 roku,
Rock and Roll Show in London. Będzie to wydarzenie z Wembley, gdzie raz, że już nie istnieje to Wembley, ten stadion już nie istnieje, istnieje nowe. I na ekranie zobaczycie Państwo najwspanialszych prekursorów, wszystkie protoplasty rock and rolla światowego. Tak, że będzie tu Jerry Lee Lewis, będzie Chuck Berry, Mozart rock and rolla, jak się o nim mówi, Little Richard i oczywiście wielki, nieśmiertelny Bill Haley. I właśnie na tą okoliczność chciałbym Państwa zaprosić w najbliższą sobotę, 29 sierpień 2009, godzina 18. Ale nazajutrz, już w moim stałym lokalu, czyli w Galerii Arkady, chciałbym Państwa zaprosić na tak zwaną drugą część tego wydarzenia, już bardziej kameralnie, już dla tylko tych, którzy do mnie przychodzą od 4 lat na moje cykliczne spotkania comiesięczne, gdzie będzie część druga. I tu na ekranie w Galerii Arkady będą takie piękne zespoły i wykonawcy jak Brenda Lee, jak Chubby Checker, król Twista, zespół The Coaster, zespół The Drifters, będzie Carl Perkins, ten słynny od Blue Sweat Shoes i będzie również Leslie Gore, przepiękna kobieta i przepiękne, wspaniałe utwory jak It's My Party. I na tą okoliczność bardzo gorąco zapraszam Państwa na dzień sobota tu na Muszle i w niedzielę Galeria Arkady, również godzina 18. Do zobaczenia na Muszli, do zobaczenia w Arkadach. Do widzenia.